ma zbadać monotoniczność tej funkcji, czyli tak jak tu jest napisane, określi, gdzie ta funkcja jest rosnąca, gdzie malejąca, gdzie stała. No i to robisz, licząc pochodną tej funkcji. Pochodną liczysz z tego wzoru, tak jak zamieszczono tutaj na tych przykładach, czyli pochodna z x do piątej, to jest 5x do czwartej, no ale razy minus 2, to jest minus 10x do czwartej. Pochodna z x do trzeciej, to jest 3x kwadrat. Teraz da się zauważyć, że minus dziesiątkę możemy wystawić przed nawias i jeszcze x kwadrat możemy wystawić przed nawias. No i masz iloczyn takich wyrażeń. I teraz zastanawia się, jaki jest znak tych wyrażeń. Czy one są dodatnie, czy ujemne. No x kwadrat jest większy lub równy 0 dla dowolnej liczby rzeczywistej. Cokolwiek wstawić za x, podniesienie do kwadratu zawsze będzie większe, ewentualnie równe 0, gdy x będzie równe 0. Tutaj sytuacja jest podobna, to znaczy cokolwiek stawić za x, podniesie do kwadratu, jeszcze dodasz 30, to na pewno otrzymasz liczbę większą od 0. Dla dowolnej liczby rzeczywistej, którą tutaj będziesz wstawiał. Czyli sytuacja jest taka, że x kwadrat jest większy od 0, większy lub równy 0. Ten nawias jest większy od 0. No i teraz ta liczba większa od 0 razy ta liczba większa lub równa 0 razy minus 10, całość będzie ujemna. Ujemna, czyli mniejszy lub równy 0. Oznacza to, tak jak tutaj napisano, że jeżeli pochodna funkcji jest mniejsza od 0, to ta funkcja jest malejąca. W tym przedziale, gdzie ta pochodna jest mniejsza od 0. Ale u nas jest ta pochodna mniejsza od 0 dla wszystkich liczb rzeczywistych. No mniejsza lub równa 0. Ale to równa się 0 nie ma w tej chwili znaczenia. Ważne, że to jest prawie dla wszystkich x-ów mniejsze od 0. I to oznacza, że ta funkcja jest malejąca. No i na tym polega siła tej pochodnej, że nie widząc wykresu tej funkcji, jesteś w stanie powiedzieć, że ona jest malejąca.